Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną dawkę wiedzy. Tym razem będzie to trygonometria na poziomie rozszerzonym. Przystępując do matury rozszerzonej z matematyki, no trygonometrię musisz mieć w jednym paluszku. Bo to nie chodzi tylko o zadanie z czystej trygonometrii. To chodzi o to, że trygonometrię wykorzystujemy w planimetrii, wykorzystujemy w bryłach, wykorzystujemy w różnych zadaniach. Nawet w zadaniu optymalizacyjnym możesz spotkać się z trygonometrią. Dlatego też musisz znać podstawy trygonometrii. Wiesz o tym, że na maturze podstawowej są pewne elementy trygonometrii, ale jest to trygonometria tylko i wyłącznie kąta ostrego i rozwartego, czyli trygonometria tych dwóch pierwszych ćwiartek. Nas interesuje trygonometria kąta dowolnego. Oczywiście tożsamości trygonometryczne, oczywiście wzory na sinus, cosinus, tangens, kąta dowolnego w układzie współrzędnych, zaznaczonego, to nas interesuje, ale przede wszystkim tutaj są zadania takie na myślenie, rozwiązywanie równań trygonometrycznych na bazie wykorzystania wykresu funkcji trygonometrycznych. Co prawda wykresy są w tablicach, ale niejednokrotnie młodzież nie wie jak odczytać, jak się odnaleźć na wykresie funkcji sinus x, czy też cosinus x, czy też tangens x. Postaram się na tym spotkaniu przypomnieć Tobie najważniejsze rzeczy. Rozwiążemy zadania takie bardzo typowe, maturalne, na poziomie rozszerzonym, ale rozwiążemy też zadania takie killery. Dlatego zapraszam do tego, aby pouczyć się ze mną po prostu. Zadanie numer 1. Rozwiąż równanie. I to równanie wygląda tak. Sinus 2x dodać 2 sinus x, dodać cosinus x, dodać 1 równa się 0 i mamy je rozwiązać dla x należącego do przedziału obustronnie domkniętego od minus pi do pi. To jest zadanie typowo maturalne, ponieważ bardzo często w arkuszach maturalnych, jak analizujemy te poprzednie lata, to bardzo często jest równanie, prawda? Więc to no, warto by było równania umieć rozwiązywać. Równania mogą być bardzo skomplikowane, mogą być bardzo proste, mogą być na metodę podstawienia, mogą być na metody grupowania, różne mogą być. Mogą być z wykorzystaniem skomplikowanych wzorów trygonometrycznych, a mogą być takie prostsze. Więc wiesz, ja chcę pokazać Tobie przykładowe równanie, ale Ty musisz je wyćwiczyć w innych również przykładach. Pierwsza sprawa, jak patrzymy sobie na równanie, to dobrze jest popatrzeć, czy mamy takie same kąty przy tych funkcjach trygonometrycznych. No tak, tu mamy x, kąt, tu mamy x, a tu mamy 2x. To do niczego, no nie możemy mieć różnych kątów raczej. W związku z czym wykorzystamy wzór na sinus 2x, że to jest 2 sinus x cosinus x dodać. 2 sinus x dodać cosinus x dodać. 1 równa się 0. Czyli ja resztę przepisałam. I teraz co? Zauważam, że troszeczkę są do siebie podobne te dwa składniki, prawda? Więc może bym coś wyciągnęła przed nawias. Otóż dam radę 2 sinus x wyłączyć przed nawias, dzięki czemu zostanie mi w nawiasie cosinus x dodać, no tutaj 1. Teraz dodać, teraz z tych dwóch składników niestety nic nie wyłączę przed nawias, ale co? Jak nie jestem w stanie nic takiego ciężkiego włączyć przed nawias, to przecież zawsze mogę wyłączyć sobie taką domyślną jedynkę. Ale to jest tak samo, jakbym po prostu nic nie wyłączała, no nie? Bo to jest to, masz to tak samo rozumieć. Tak jakbym po prostu nic nie musiała wyłączać, ale dla niektórych jest lepiej, jak tą jedynkę się napisze. Ponieważ teraz, zgodnie z metodą grupowania, wiemy, że ten wspólny nawias wyciągamy do przodu. I wtedy będę miała tak, cosinus x dodać 1 w jednym nawiasie, a w drugim nawiasie 2 sinus x dodać 1. Po prostu ja to i to zabrałam do przodu. Zostało mi wtedy 2 sinus x dodać 1. No i to się oczywiście równa 0. I teraz, kiedy z iloczynu, bo głównym działaniem jest tutaj oczywiście iloczyn, wychodzi 0. No kiedy przynajmniej jeden ze składników wynosi 0, no nie? Czyli ja przyrównuję do 0. Cosinus x dodać 1 równa się 0 lub 2 sinus x dodać 1 równa się 0. No to dalej. Tu mam cosinus x równe minus 1, a tutaj chciałabym wyliczyć sinus x, czyli przenoszę, oczywiście odpowiednio dzielę i mam, że sinus x równa się minus 1 druga. I teraz tak. Mi oczywiście tutaj kazali wyznaczyć rozwiązanie tego równania, ale w tym przedziale. Natomiast ja mam taką tendencję zawsze jak uczę, to staram się, żeby młodzież, nie mając tego przedziału, umiała rozwiązywać takie równania. Dlatego my najpierw zrobimy to tak, jakby tego przedziału w ogóle nie było.
a później dostosujemy się w odpowiedzi końcowej do tego przedziału. Żeby to dalej zrobić, musimy przypomnieć sobie wykresy funkcji trygonometrycznych. Uczymy się rozwiązywać równania z wykresu. To jest najbardziej profesjonalny sposób, chociaż wiem, że różnie jest w szkołach to uczone, ale większość szkół powinna uczyć rozwiązywania równań trygonometrycznych z wykresu, dlatego że te wykresy są w tablicach. Można sobie je pomagać, zresztą ty powinieneś te wykresy znać. Ja tutaj wykresy oczywiście narysowałam, postarałam się, żeby w miarę to było czytelne. I teraz, najpierw mamy wykres funkcji trygonometrycznej y równa się cosinus x. I zastanawiamy się, gdzie ten cosinus x wynosi minus 1. Zauważ, co ja zrobiłam. Ja narysowałam wykres sinusa, ale tylko w jednym okresie, bo później już jest kopiuj, wklej, prawda? Tak samo cosinusa w jednym okresie, wybrałam te okresy od minus pi do pi, choć niektórzy lubią inne, ale ja lubię te okresy, i kopiuj, wklej. I teraz tak, jeżeli patrzę na cosinusa x równego minus 1, to ja widzę, że minus 1 jest tutaj, prawda? Czyli cosinus x, jakbym tak ucięła minus 1, przyłożyła tam linijkę na wartości minus 1, to zobaczyłabym, że mój x to jest minus pi i następny będzie za okres, czyli następny będzie pi. Ale ja, pisząc to na razie bez patrzenia na ten przedział, podaję, że w tym moim okresie od minus pi do pi, minus pi domknięte załóżmy, a pi otwarte, albo na odwrót może być, ale załóżmy, że tak robimy, od minus pi domkniętego, to podajemy sobie to rozwiązanie, jest tylko jedno w jednym okresie, czyli mam minus pi, dodać i teraz wielokrotność jakby musimy uwzględnić to, że funkcja cosinus x, zarówno sinus x, to są funkcje okresowe. One się powtarzają nieskończenie wiele razy, te kształty, prawda? Czyli dokładamy tutaj 2k pi. I to trzeba dopisać, gdzie k należy do liczb całkowitych. I teraz dokładam jeden okres 2pi, dokładam kolejne dwa okresy, to będzie plus 4pi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście robimy to w nieskończoność, ale teraz możemy uwzględnić to, że mamy podany konkretnie taki okres od minus pi domkniętego, jednak do pi domkniętego. Czyli ja w zasadzie teraz po uwzględnieniu założenia, czyli zapiszemy sobie tutaj uwzględniając założenie, możemy zapisać, że nasze x należy w klamerce i teraz będziemy wymieniać, jakie to może być. Oczywiście, jak ja za k podstawię 0, to mi wychodzi minus pi. I teraz widzę, że no minus pi, ok, może być. Teraz podstawiam po zerze następną liczbę całkowitą, czyli jedynkę. Czyli będę miała minus pi, dodać 2pi, czyli to jest pi. Widzimy, że to jest już na końcu przedziału, też może być. Nie ma sensu dalej za k podstawiać, ponieważ skończył nam się już ten ograniczony tutaj przedział. No to dobra, przechodzimy do trudniejszej rzeczy, czyli do sinus x równego minus 1/2. Patrzymy sobie teraz na wykres sinusa. I teraz, wykres sinusa jest taki, prawda, i widzimy sobie, że jakbym przyłożyła teraz linijkę na poziomie minus 1/2, ja tą minus 1/2 muszę zaznaczyć oczywiście, to widzimy, że moja linijka, gdybym ją przyłożyła, w tym moim okresie przecina mi się w dwóch miejscach, tu i tu. I to są te rozwiązania tego równania. Tylko często młodzież ma problem z określeniem właśnie, jakie one są. No do tego nam pomaga oczywiście tabelka tych najważniejszych wartości funkcji trygonometrycznych, dla najważniejszych kątów w zasadzie. I teraz na pewno pamiętasz, że sinus x równy 1/2 jest dla x równego 30 stopni, czyli dla pi szóstych. A ze względu na to, że funkcja sinus jest piękną funkcją nieparzystą, to jak tu by było pi szóstych, to tu będzie minus pi szóstych. Czyli ja w zasadzie tutaj mogę podpisać minus pi szóstych. Natomiast teraz jak to policzyć? Wystarczy od minus pi odjąć minus pi szóstych. A niektórzy od razu wiedzą, że to jest minus 5 szóstych pi. I teraz musimy pod spodem napisać x równa się minus pi szóstych plus 2k pi oczywiście, bo następne takie będzie za następny okres i tak dalej, i tak dalej. Lub x to się równa minus 5 szóstych pi plus 2k pi i oczywiście też napiszemy, że k należy do całkowitych. Ale musimy uwzględnić założenie. Czyli uwzględniając podane w zadaniu założenie, będziemy chcieli te x sobie wymienić. No to tak, no to co podstawiamy oczywiście za k? No najpierw chyba zawsze starajcie się postawiać 0. No jak tu będzie 0, no to będzie minus pi szóstych, a mieści się, to napiszmy minus pi szóstych. Dalej, jak tu podstawimy 0, no to też minus 5 szóstych pi, a no mieści się, no to piszemy minus 5 szóstych pi.
Teraz dalej. Gdyby za k podstawiać minus 1, idąc w tamtą stronę, jakbym podstawiała minus 1, to mam tutaj, o, to mam mniej niż nawet minus 2 pi, no to odpada. Tutaj jakbym podstawiła minus 1, to też mam mniej niż minus 2 pi, to odpada. Teraz k już podstawialiśmy równe 0, to teraz k równe 1. Gdybym za k podstawiła 1, mam 2 pi minus pi szóstych, to jest powyżej 1 pi, odpada. I 2 pi minus 5 szóstych pi, to jest też powyżej 1 pi, czyli odpada. Czyli okazuje się, że tylko mamy dwa rozwiązania w tym przedziale. No to skoro tak, prawda, skoro tak, to napiszemy teraz odpowiedź ostateczną, bo odpowiedź ostateczna oczywiście musi zawierać wszystkie możliwe rozwiązania w tym przedziale. No to je może posegregujmy. Minus pi jest najmniejsze, później minus 5 szóstych pi, później mamy minus pi szóstych i później będziemy mieć pi. Czyli tych rozwiązań, prawda, tego równania w tym przedziale jest aż 4. Są aż 4 rozwiązania. Oczywiście, jeżeli nie chcesz tego robić tak profesjonalnie z tym k, to możesz konkretnie popatrzeć do tablic, jakie rozwiązania są w przedziale od minus pi do pi i je odczytać, prawda? I jakie są rozwiązania teraz tego równania cosinus x równa się minus 1 w tym przedziale od minus pi do pi, też sam jest odczytać. Zobaczysz, tu są 2 i tu są 2, czyli łącznie 4. Ja przy okazji robiłam tutaj, tak uogólniłam to bardzo, dlatego że ja tak wolę uczyć, ponieważ gdyby był podany przedział od minus pi na przykład do 3 pi na maturze, to no, narysować do 3 pi to troszkę dużo by było, prawda? I wymyślać po kolei te odpowiednio oczywiście wymyślać te rozwiązania. Wolałabym to w ten sposób zrobić, tylko sobie za k podstawiać i zobaczyć, mieści się w przedziale to rozwiązanie, czy się nie mieści. Mieści się, czy się nie mieści. Ja tak uczę, uważam, że tak jest dobrze, tak jest najlepiej, ponieważ dzięki takiemu sposobowi, to ty tak naprawdę, gdybyś nie miał podanego przedziału, to ty i tak musisz tak zapisać rozwiązanie. I tak samo tu musisz napisać rozwiązanie, więc na maturze starają się często dawać przedział, bo wtedy mamy określoną najczęściej ilość tych rozwiązań i jest ich kilka najczęściej, a nie tak jak gdybyśmy tak by zostawili, no to oczywiście rozwiązań byłoby nieskończenie wiele, tylko one by spełniały taki zapis uogólniony, byłyby to takie rodziny, na przykład w tym wypadku takie trzy rodziny rozwiązań byłoby tego równania. Zadanie numer 2. Dla jakich wartości parametru m równanie minus sinus kwadrat x dodać 0,5 sinus x dodać 0,5 minus m równa się 0 ma rozwiązanie? Równanie trudne, ze względu na to, że jest to równanie trygonometryczne z parametrem. To już w ogóle jest odwrót, prawda? Pierwsza nasza myśl byłaby taka, aha, tu widzę sinus do kwadratu, to sam sinus, być może podstawię za sinus x literkę t. Nie mówię, że byłoby to źle, aczkolwiek później doszedłbyś do równania kwadratowego z parametrem i być może miałbyś problem z tym, żeby przemyśleć, dla jakiego ema takie równanie miałoby rozwiązanie. Ja pokażę metodę lepszą, szybszą, skuteczniejszą w tej sytuacji. Pierwsze takie równanie pomnóżmy sobie przez minus 1, no żeby się nie zaczynało od minusa. Czyli tak, sinus kwadrat x minus będzie 1 druga sinus x minus 1 druga dodać m równa się 0. I teraz tak, na szczęście jest tak, że przy sinusie nie ma parametru. Co to oznacza? Oznacza to, że ja to teraz mogę zwinąć we wzór skróconego mnożenia. Więc otwieramy nawias i piszę sinus x musi być, no bo tu mamy sinus w kwadracie. Dalej jest minus we wzorze i tam jest 2ab. I po zastosowaniu tego 2ab musi nam wyjść 1 druga sinus x. Zatem jako drugi składnik musi to być 1 czwarta i to do kwadratu. No spróbujmy. Sinus kwadrat x minus 2ab, czyli 2 razy 1 czwarta to jest właśnie 1 druga sinus x, zgadza się. I teraz mamy jeszcze plus 1 szesnasta, ale ja nie mam tej 1 szesnastej, czyli robię minus 1 szesnasta. No i tutaj od razu napiszemy może wspólny mianownik, żeby było ładnie 8 szesnastych, dodać m równa się 0. Popatrzmy, co dalej. Ja przepiszę to, co jest tutaj zawarte w tym nawiasie, no i oczywiście do kwadratu. To się równa, a to przerzucę na drugą stronę. Czyli jak przerzucę, to będę miała 9 szesnastych minus m. I teraz, takie równanie w ogóle musi mieć rozwiązanie. Więc pierwsza sprawa, napiszmy założenie. Założenie napiszemy. W
tym wypadku będziemy pisać założeń, dlaczego od razu tłumaczymy. Dlatego, że tu jest kwadrat, a wiemy o tym, że liczba podniesiona, jakakolwiek by nie była, do kwadratu, musi być zawsze większa lub równa od zera, czyli nieujemna. Czyli to oznacza, żeby w ogóle myśleć o rozwiązaniu, to ja muszę mieć 9 szesnastych minus m i to moje 9 szesnastych minus m ma być liczbą oczywiście większą lub równą od zera. Skoro tak, prawda, no to teraz będziemy mieć 9 szesnastych jest większe lub równe od m, czyli jednym słowem m jest mniejsze lub równe od 9 szesnastych. To jest założenie, bardzo ważne założenie, bo bez tego w ogóle nie mówilibyśmy o rozwiązaniu, tak? To jest pierwsza rzecz. Ale niestety nie koniec. Dlaczego nie koniec? Ponieważ ze względu na to, że tu mamy sinus x minus 1 czwarta podniesiony do kwadratu, to my wiemy, że funkcja sinus to jest nie byle jaka funkcja, to jest funkcja, która jest ograniczona. W zadaniu numer 1 rysowałam wykres, prawda? I tam na tym wykresie było jasno i wyraźnie zaznaczone, że funkcja sinus, ona się waha, jeżeli chodzi o wartości w przedziale od minus 1 do 1. Czyli ja też tak zapiszę, że mój sinus x na pewno ma mieć takie wartości, żeby w ogóle miał rozwiązanie to równanie, prawda? Gdybym ja miała samego sinusa x, to musiałabym tego sinusa ograniczyć od minus 1 do 1, bo jeżeli byłaby liczba większa od 1, to wtedy by nie było rozwiązań. Jeżeli byłaby mniejsza od minus 1, to też nie byłoby rozwiązań. Ale widzimy, że ja nie mam sinus x, ja mam jeszcze minus 1 czwarta, czyli obustronnie odejmijmy sobie minus 1 czwartą. Czyli tu będziemy mieć minus 5 czwartych, mniejsze lub równe od sinus x minus 1 czwarta. I to jest mniejsze lub równe od, jak tu odejmiemy 1 czwartą, to będziemy mieć 3 czwarte. No ale teraz pojawia się taki problem, że my to teraz musimy podnieść do kwadratu. My musimy to podnieść do kwadratu. Popatrz, ja to muszę mieć podniesione do kwadratu, ale jest taki problem, ponieważ jak ja podnoszę do kwadratu, ja to zaraz tutaj zapiszę, oczywiście ten środek podnoszę do kwadratu, to tak, jak podniosę do kwadratu, to z tego mi wyjdzie 9 szesnastych, prawda? Z tego z kolei mi wyjdzie 25 szesnastych, albo minus nam się zamieni na plus, prawda? Bo jak podnosimy do kwadratu, minus się kasuje. Ale wiemy o tym, że pomiędzy tą wartością a tą jest wartość tej funkcji w środku równa równości 0. No bo od minus 5 czwartych do 3 czwartych jest wartość równa 0. I ona, jak się podniesie do kwadratu, jest dalej 0. Dlatego przy kwadracie musisz pamiętać, że mamy zbiór wartości od 0 do... I teraz uwaga, do oczywiście największej możliwej, prawda, wartości, czyli w tym wypadku 25 będzie 16. No to skoro tak, to widzimy, że teraz mamy takiego tak sinusa ograniczonego, tego sinusa x minus 1 czwarta oczywiście do kwadratu. To teraz musimy się zastanowić, to żeby to równanie miało rozwiązanie, to, co mamy po prawej stronie tej naszej równości, musi spełniać ten warunek i musi spełniać ten warunek, żebym mówiła w ogóle o rozwiązaniu. Czyli zapiszemy sobie teraz, że nasze 9 szesnastych minus m musi być większe lub równe od zera i nasze 9 szesnastych minus m musi być mniejsze lub równe od 25 szesnastych. I tu jak przeniesiemy, będziemy mieć m mniejsze lub równe od 9 szesnastych. A tutaj jak przeniesiemy, to może najpierw minus m jest mniejsze lub równe, to przerzucimy sobie, czyli 25 minus 9, no to będziemy mieć oczywiście 16 szesnastych, czyli 1, pomnożę przez minus 1 i mam, że m jest większe lub równe od minus 1. Czyli z tego i z tego wnioskujemy, że nasze m mieści się w przedziale od minus 1 domkniętego do 9 szesnastych domknięte. Patrzymy na założenie, które daliśmy na początku, że faktycznie 9 szesnastych minus m ma być większe lub równe od zera. Tak, wychodzi nam takie ograniczenie, które oczywiście nasza ta odpowiedź jak najbardziej spełnia. Czyli nic nie musimy już tutaj dokładać, kombinować, to już jest nasze m. Zadanie trudne, ponieważ musieliśmy to równanie zwinąć do wzoru skróconego mnożenia i odpowiednią funkcję trygonometryczną najpierw sinus ograniczyć, później przesunięty sinus w dół o 1 czwartą ograniczyć, a później jeszcze podniesiony do kwadratu, prawda? Ten sinus x minus 1 czwarta podniesione do kwadratu. Jeszcze trzeba było to ograniczyć, no i zapisać, że skoro tak, to ta prawa strona tej równości musi tak samo być ograniczona, żeby to równanie w ogóle miało rozwiązanie.
Zadanie numer 3. Narysuj wykres funkcji f od x o wzorze w liczniku sinus 2x w mianowniku cosinus x, gdy x należy do przedziału od minus 2pi do 2pi. Czyli mamy narzucone, że tylko w tym przedziale mamy naszkicować wykres, a następnie odczytać z wykresu zbiór wartości oraz miejsca zerowe tej funkcji. Ja tutaj przygotowałam wykres sinusa w moim układzie współrzędnych, ze względu na to, że on będzie nam potrzebny. To jest wykres standardowy sinusa. Co prawda jesteśmy uczeni, że pi drugie powinniśmy oznaczać co trzy kratki, ale ze względu na to, żeby mi się zmieściło całe od minus 2pi do 2pi, to pi drugie będę brała co dwie kratki. To jest taka fala, prawda? Ja tą falę narysowałam z tego mojego sinusa w przedziale od minus 2pi do 2pi. No dobrze, w każdym bądź razie popatrzmy na początek na tą funkcję. Po pierwsze, myślę, że niektórym się już tutaj lampka zaświeciła czerwona, że jest sinus 2x, a był taki wzór na sinus 2x. Oczywiście, ale zanim go zastosujemy, musimy sprawdzić, czy czasem dodatkowego założenia nie potrzeba uwzględnić. Bo tutaj jest podane x, ale czy pełne, czy czasem czegoś z tego nie wyrzucimy? No zobaczmy. Musimy napisać nasze założenie, które widzimy, że musi zaistnieć, żeby taka funkcja miała w ogóle sens. Cosinus x, czyli mianownik, nie może być zerem. I teraz musimy sobie przypomnieć wykres kosinusa. W zadaniu numer 1 ja ten wykres przypomniałam i powinniśmy sobie przypomnieć, że kiedy kosinus będzie wynosił 0? Wtedy, kiedy x nie będzie wynosił pi drugie plus k pi, gdzie k oczywiście należy do całkowitych. Dlatego, że miejsce zerowe pojawiało się częściej w okresie, dlatego tutaj nie ma 2k pi, tylko jest k pi, bo jest częściej miejsc zerowych niż okres, prawda? Dlatego mamy w pi drugie plus k pi. Teraz widzimy, że skoro tak, to ja z tego przedziału muszę powyrzucać. Tak, ja muszę powyrzucać te x-y, które nie spełniają założenia. Czyli ostatecznie zapiszmy sobie, że dziedziną będzie oczywiście przedział od minus 2pi do 2pi, ale z wyrzuconymi pewnymi x-ami. I tak, jeżeli za k podstawimy tutaj 0, to na pewno muszę wyrzucić pi drugie. Może nie w takiej kolejności, nie ma znaczenia. Jeżeli za k podstawię 1, to muszę wyrzucić 1 i 1 druga pi, czyli 3 drugie pi. Jeżeli za k podstawię 2, to już mam ponad 2, no to już mi się skończył ten przedział. To teraz konsekwentnie od drugiej strony, jak za k podstawię minus 1, to wychodzi mi minus pi drugie. I jak za k podstawię teraz minus 2, to mi wychodzi minus 3 drugie pi. Czyli widzimy, że nasz wykres będzie musiał mieć zaznaczone w układzie współrzędnym wyrzucone takie x-y. Będziemy je wyrzucać jakimi kropeczkami na wykresie zaznaczonymi. Dobra, teraz możemy przejść już swobodnie do zastosowania odpowiedniego wzoru. Czyli sinus 2x to jest 2 sinus x cosinus x podzielone przez cosinus x. I tu jest fajnie, bo nam się cosinus x z cosinusem tutaj skróci. Wychodzi nam f od x równa się 2 sinus x. I teraz po co właśnie ja mam przygotowany wykres sinusa, który w zasadzie możesz przerysować z tablic, bo w tablicach jest ten wykres sinusa. Po to, że ja na bazie tego sinusa będę go chciała rozciągnąć dwa razy, bo mam 2 sinus x, czyli ja go jakby tą sprężynkę tak rozciągam. Czyli potrzebna mi jest też dwójka i minus dwójka. I teraz 0 razy 2 to i tak jest 0, więc nic nie zmienia. Tu mam jedynkę, ja ją razy 2 mnożę, czyli mam dwójkę. Tutaj mam dalej 0, ja tak kropkuję na razie. Tutaj mam, miałam minus 1, będę miała minus 2 i tutaj było 0, dalej zostawiam. Teraz konsekwentnie, tu będę miałam minus 1, będę miała minus 2, miałam 0, będzie 0, miałam 1, będę miała 2 i miałam 0, mam dalej 0. I rysujemy sobie tego naszego sinusa podwojonego. No staramy się oczywiście, żeby ten wykres w miarę był elegancki. Tak, i to jest wykres funkcji sinus. I uwaga, z tego wykresu musimy wyrzucić te punkciki, te x. Więc tak, po pierwsze, minus 2pi jest domknięte, więc robimy taką kropeczkę domkniętą z jednej i z drugiej strony, bo tu się wykres zaczyna, tu się kończy, ale muszę wyrzucić pi drugie. Czyli pi drugie wyrzucam, stawiam kropkę otwartą w tym miejscu, wyrzucam pi drugie pi, stawiam kropkę otwartą w tym miejscu, wyrzucam teraz minus pi drugie, też stawiam kropkę otwartą i wyrzucam minus pi drugie pi, stawiam kropkę otwartą. Pamiętamy taki dziwny wykres, no nie, bo to jest wykres niby funkcji łatwej 2 sinus x, ale z wyrzuconymi czterema tutaj argumentami, czterema punktami.
Dobrze, no to mamy już wykres narysowany, teraz zbiór wartości. Zbiór wartości może tutaj będę pisała, czyli zbiór wartości tej funkcji. Oczywiście jest to przedział od minus 2 otwarte, bo są kółeczka tutaj, jak widzisz, otwarte, czyli będzie nawias otwarty od minus 2 do 2, ten wykres cały czas czarny jest, do 2 i to jest oczywiście też nawias otwarty. No i jeszcze miejsca zerowe mi zostały, czyli x0 należy, widzimy, że będzie ich kilka, więc ja już tutaj przygotowałam x0 należy do zbioru kilkuelementowego i tak, pierwsze miejsce zerowe to minus 2 pi, lecimy po kolei, później mamy minus pi, później mamy 0, później mamy pi i później mamy 2 pi. Czyli widzimy, że mamy tutaj 5 miejsc zerowych. Ten wykres narysowany był w konkretnym przedziale, więc było nam łatwiej, prawda? Gdybyśmy mieli go narysować po prostu dla dowolnego x-a, musielibyśmy tutaj pociągnąć jeszcze, no i jeszcze troszeczkę kawałek narysować, żeby to było widać, że to tak ładnie tą falką leci. Ciekawy wykres, więc warte zadanie do przeanalizowania powtórnego. Zadanie czwarte. Wykaż, że... I mamy taki ułamek w liczniku 2 sinus 6 stopni, dodać sinus 12 stopni, w mianowniku 2 sinus 6 stopni minus sinus 12 stopni i to się równa 1 nad tangens kwadrat 3 stopni. I my to mamy wykazać. To nie znaczy odczytać, wiesz, z tablic i podać, aha, równa się w przybliżeniu. Nie, nie, nie. My mamy wykazać, że lewa strona równa się stronie prawej. Ja od razu zapisałam tezę i kto dowodzi, to wie, że praktycznie każdy dowód powinien mieć założenie, tezę i później część dowodową. Akurat są takie dowody, gdzie nie ma założenia. No bo co ja, jakie tu założenie napiszę? Jak ja mam w zasadzie wszystko dane i 6 stopni mam dane, i 12 stopni, 3 stopni, więc nie dziw się, gdyby czasem, ale bardzo rzadko się to zdarza, dowód zacząć od razu od tezy. No i później już przechodzimy do dowodu. Czyli tak, no wybieramy sobie którąś ze stron, tą trudniejszą oczywiście, więc ja oczywiście przepisuję lewą stronę i mamy tak przekształcić, żeby z tej lewej strony dojść do strony prawej. Mamy przekształcić odpowiednio przy wykorzystaniu znanych wzorów. Ja przypomniałam tutaj dwa wzory, bo będę z nich korzystała. Sinus podwojonego kąta i kosinus podwojonego kąta. I teraz dlaczego tak? Bo widzimy, że przecież te kąty tutaj to nie są byle jakie. Tu jest 6 stopni, 6 stopni, a tu jest 12 stopni, 12 stopni. Wiemy, że 12 stopni to jest 2 razy 6 stopni. Dlatego ja to rozpiszę. Czyli 2 sinus 6 stopni dodać i tu będę miała sinus 2 razy 6 stopni podzielone przez 2 sinus 6 stopni odjąć sinus 2 razy 6 stopni. Czyli 2 sinus 6 stopni dodać i teraz skorzystam z tego wzoru, bo mam 2 alfa, nie? Sinus 2 alfa, czyli będę miała tak 2 sinus 6 stopni razy kosinus 6 stopni podzielone przez 2 sinus 6 stopni odjąć. Analogicznie 2 sinus 6 stopni razy kosinus 6 stopni. No dobra, jesteśmy już przynajmniej przy tych samych stopniach, nie? I teraz widzimy, co w liczniku można by było zrobić. Widzimy, że w liczniku głównym działaniem jest dodawanie, a w mianowniku odejmowanie. Czyli przy dodawaniu, odejmowaniu to ewentualnie wyciągamy przed nawias. No to co by się dało? No dałoby się wyciągnąć to samo, nie? Czyli to z tym i tak samo to z tym. No to wyciągam przed nawias. Czyli sinus 6 stopni wyciągam, nawiasie mi zostanie 2, dodać 2 kosinus 6 stopni. Podzielone przez, tutaj tak samo wyciągam sinus 6 stopni, w nawiasie mi zostanie 2, tyle że odjąć 2 kosinus 6 stopni. No fajnie, bo przynajmniej coś mi się skróciło, no ale to nie koniec. Nie koniec, nie koniec, dlatego że przecież ja mam dojść teraz do 3 stopni. Więc operację powtarzam teraz dla 6 stopni, że z 6 stopni robię 2 razy 3 stopnie. I tak samo tutaj, i tak samo tu, 2 razy 3 stopnie, żeby już nie przepisywać. No więc piszemy tak, 2 dodać 2 razy. I teraz będę stosowała, owszem, ale wzór na kosinus 2 alfa, na kosinus 2 alfa. Czyli teraz ten wzór będę stosowała, muszę to zrobić w nawiasie, czyli tak. Kosinus kwadrat 3 stopni minus sinus kwadrat 3 stopni. I na dole będzie podobnie 2, tyle że odjąć 2 razy i będę musiała znowu zastosować kosinus
2 alfa, czyli dokładnie to samo, prawda, co u góry. Kosinus kwadrat 3 stopni minus sinus kwadrat 3 stopni. No dobra, to się to wymnażamy, nie? Czyli mamy 2 dodać 2 kosinus kwadrat 3 stopni minus 2 sinus kwadrat 3 stopni. Podzielone przez 2 odjąć 2 kosinus kwadrat 3 stopni, dodać 2 sinus kwadrat 3 stopni. I teraz w zasadzie myślę, że najlepszym tutaj chyba rozwiązaniem byłoby zastosować jedynkę trygonometryczną, ale my widzimy dwójkę. No to co za problem, prawda? Jedynka trygonometryczna, no to sobie ją pomnożymy razy 2 i będziemy mieć już dwójkę trygonometryczną, mogę tak to powiedzieć, nie? Czyli zamiast dwójki ja napiszę tak, 2 sinus kwadrat 3 stopni, dodać 2 kosinus kwadrat 3 stopni, bo mogę, resztę przepisuję jak leci, bez zmian. No troszeczkę jest pisania, ale dzięki temu będzie lepiej widać, jak to wszystko przepiszemy. Teraz zamiast tej dwójki napiszę no dwójkę trygonometryczną, czyli 2 sinus kwadrat 3 stopni, dodać 2 kosinus kwadrat 3 stopni, a resztę przepiszemy sobie tak jak leci. I teraz na pewno już zauważysz, że pewne elementy Ci się skrócą zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. Czyli tak, tu mam 2 sinus kwadrat 3 stopni minus 2 sinus kwadrat 3 stopni, a w mianowniku z kolei 2 kosinus kwadrat 3 stopni minus 2 kosinus kwadrat 3 stopni. Czyli u góry będę miała 4 kosinus kwadrat 3 stopni podzielone przez 4 sinus kwadrat 3 stopni. Czwóreczki mi się skrócą i będę miała tak. Kosinus kwadrat 3 stopni podzielone przez sinus kwadrat 3 stopni. Widzimy, że jest kwadrat. Kwadrat jest w liczniku i mianowniku, więc ja to mogę tak zapisać. Kosinus 3 stopni podzielone przez sinus 3 stopni i to wszystko do kwadratu. Tak mogę zapisać. I teraz myślę, że pamiętasz wzór na tangensa, bo cały czas kontrolujemy sobie tezę, nie? W tezie jest tangens. Pamiętamy wzór na tangensa, że to był sinus alfa nad kosinus alfa. A u nas jest na odwrót, czyli to oznacza, że musi być odwrotność tangensa, ale oczywiście nie byle jakiego tangensa, tylko tangensa 3 stopni. I to do kwadratu. I to się równa. Podnosimy do kwadratu, to tu jest 1, a na dole zapiszemy tangens kwadrat 3 stopni. I popatrz, wyszliśmy z lewej strony i po mękach, prawda, doszliśmy do strony prawej, zatem możemy zapisać, co kończy nasz dowód, czyli udowodniliśmy sobie poprzez wykorzystanie odpowiednich wzorów związanych z trygonometrią, że lewa strona w tym wypadku jest równa prawej stronie, czyli że teza jest spełniona. Zadanie numer 5. Dla jakich wartości parametru m równanie kosinus do potęgi trzeciej x minus m kosinus x minus m dodać 1 równa się 0 ma 3 różne rozwiązania z przedziału obustronnie otwartego od 0 do 2π? Pierwsza sprawa, myślimy sobie, no, równanie trygonometryczne z parametrem. No nie, trudne na pewno będzie, nie ma o czym mówić w ogóle. Pierwsza sprawa to jest taka, patrzymy sobie, że przed kosinusem jest parametr. Tak nam to za bardzo nie pasuje, nie? Bo gdyby nie był parametr, to jeszcze można by było jakąś metodę podstawienia zastosować, no ale tutaj by nam się zrobiło równanie, gdybyśmy chcieli metodę podstawienia za kosinus x postawić te równanie oczywiście trzeciego stopnia, no trudne z parametrem trzeciego stopnia. Pomyślmy tak, może jakiś wzór skróconego mnożenia. Zmienię kolejność, żeby parametry były koło parametrów, czyli ja tutaj tak zapiszę to, żeby parametry były koło parametrów, a tutaj wiemy przecież, że jest taki wzór skróconego mnożenia, a do trzeciej dodać b do trzeciej. Spróbujmy go rozwinąć, czyli tak, w jednym nawiasie jest a dodać b, czyli kosinus x dodać 1, a w drugim jest tak, pierwszy wyraz do kwadratu, czyli kosinus kwadrat x, odjąć pierwszy razy drugi, czyli kosinus x i dodać drugi do kwadratu, czyli 1. Ok, to teraz dalej, z tego trzeba też coś wyciągnąć przed nawias, jak się da oczywiście. No da się minus m. Wtedy w nawiasie będzie kosinus x dodać 1 i to się równa 0. Super nam wyszło, bo popatrz, ten nawias jest taki sam jak ten nawias, więc przynajmniej kontynuujemy dalej metodę grupowania, te wspólne nawiasy do przodu i będziemy mieć tak, kosinus x dodać 1, otwieramy i w tym drugim nawiasie będziemy mieć kosinus kwadrat x minus kosinus x dodać 1 minus m. I
to się równa 0. I teraz myślimy sobie dalej. Skoro ja mam to rozwiązać, to ja widzę, że głównym działaniem jest iloczyn, czyli kiedy z iloczynu wyjdzie 0? No wtedy kiedy? Albo z pierwszego tutaj nawiasu wyjdzie 0, albo z tego drugiego nawiasu wyjdzie nam 0. No to dobrze, no to ten pierwszy to już możemy rozwiązać bez problemu. I teraz uwaga, kosinus x równa minus 1. Ja specjalnie wykres kosinusa tutaj narysowałam, żebyśmy sobie zobaczyli w przedziale od 0 do 2 pi go tylko narysowałam, prawda? I żebyśmy zobaczyli w tym przedziale, ile razy ten kosinus x wynosi minus 1, to znaczy ile ma rozwiązań. Widzimy, że minus 1 jest tylko dla pi, czyli w zasadzie możemy napisać z tego, że x równa się pi, oczywiście po uwzględnieniu naszego założenia, tak? Czyli mamy po prostu jedno rozwiązanie. A ja prosiłam, żeby były trzy różne rozwiązania. Skoro tak, to oznacza to, że jak tu jest jedno rozwiązanie, to z tego muszą wyjść dwa rozwiązania. Czyli tutaj musimy tak to poprzekształcać, tak się nad tym zastanowić, żeby były dwa rozwiązania takiego równania. Konkretnie dwa. Nie, że w ogóle rozwiązanie, tylko konkretnie mają być dwa. I to jeszcze nie mogą się pokryć z tym. No próbujmy. Robiliśmy tam takie zadanie wcześniej, na tym spotkaniu, gdzie zwijaliśmy do wzoru skróconego mnożenia i tutaj też będzie to dobry pomysł, ze względu na to, że przed kosinusem teraz już nie ma parametru. No to próbujemy to zwinąć, czyli będziemy mieć tak, kosinus x minus 1/2 będzie do kwadratu i mam kosinus kwadrat x minus podwojony iloczyn pierwszy razy drugi to będzie kosinus x, zgadza się. I jeszcze powinno być plus 1/4, ale my tego nie mamy, czyli piszemy minus 1/4 i później muszę to przepisać, czyli napiszę od razu plus 4/4 minus m równa się 0. Czyli to zostawiamy po tej stronie, oczywiście ten nawias i podniesiony do kwadratu, to się równa, a to przerzucamy na drugą stronę, czyli będzie m. Tu nam z tego wyjdzie 3/4, czyli jak przeniesiemy minus 3/4. I teraz myślimy sobie tak, znowu myślimy sobie, ale będzie to trudniejsze myślenie niż w zadaniu wcześniejszym. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy mieć właśnie dwa rozwiązania. A żeby to wymyślić, to trzeba sobie wyobrazić wykres mniej więcej tej funkcji. I żeby to zrobić, popatrzmy, co będziemy tutaj posługiwać się wykresem tej funkcji cosinus x. Oczywiście analizujemy tylko przedział od 0 do 2. Po pierwsze, widzimy, że nasza funkcja cosinus x ma za sobą minus 1/2, czyli jest przesunięta o 1/2 w dół, ten wykres. To przesuwam. Czyli jak przesunę tutaj do 1/2, prawda, o 1/2, to będę miała tutaj minus 3/2 i tu mi się kropeczka przesunie, tu mi się oczywiście też przesunie, dalej tu mi się przesunie o 1/2, tu mi się przesunie i tu mi się też przesunie. No ja narysuję ten wykres, oczywiście on będzie podobny, prawda, do tego wykresu, tylko przesunięty. Ja może nawet podpiszę tutaj, że to jest wykres funkcji cosinus x minus 1/2. Dobrze, ale teraz to nie koniec, bo ja jeszcze muszę do kwadratu. I tak, teraz będziemy, co będziemy teraz robić? Słuchaj, będziemy teraz starali się narysować wykres, idealnie nie damy rady, dlatego że ten wykres cosinus x minus 1/2 do kwadratu, on wykracza poza program szkoły średniej, bo takich funkcji się nie rysuje w szkole średniej, ale spróbujmy postarać się chociaż jak najładniej nam się to uda narysować ten wykres, bo dzięki temu, że narysujemy wykres, będziemy wiedzieć, gdzie są dwa rozwiązania. No to spróbujmy. To oczywiście musimy spróbować sobie z tym poradzić. Czyli tak, popatrzmy. 1/2 była tutaj, mamy taką, oczywiście to jest kółeczko otwarte, ale pasuje wiedzieć, od czego zacząć, nie? 1/2, ją podnosimy do kwadratu, wychodzi 1/4, czyli tu gdzieś będzie to kółeczko. Dalej, tu mieliśmy wartość 0, no to jak będzie 0, no to jest dalej 0, bo 0 do kwadratu to jest 0, więc to zostawiamy. Teraz pasowałoby nam ten punkcik, bo to jest bardzo ważny punkcik, nie? Te kropeczki. Minus 3/2 do kwadratu robi nam się niestety 9/4. Czyli ja teraz tutaj muszę zaznaczyć 9/4 liczbę i ten punkt nam się tu wybije. Dalej. Tu było 0, więc 0 do kwadratu to i tak jest 0. A tu była wartość 1/2 z kółeczkiem otwartym do kwadratu 1/4. Tutaj mamy. Spróbujmy sobie narysować ten wykres. Oczywiście idealnie nie narysujemy, bo wiadoma sprawa jest, ale choć tak się postaramy narysować, prawda? Żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jaki to będzie kształt. To jest
y równa się cosinus x minus 1/2 do potęgi drugiej. Wykres, który troszkę wykracza poza materiał szkoły średniej, ale jest nam tutaj bardzo przydatny. Dlaczego? Dlatego, że my na ten wykres musimy teraz tak popatrzeć, żeby zastanowić się, dla jakiego parametru, gdybym ja to cięła takimi liniami, prawda, poziomymi, to kiedy ja będę miała w ogóle dwa rozwiązania? Otóż, gdybym tak nisko ucięła, tutaj zapiszę jeszcze, że to jest 1/4, bo to będzie dla nas ważne. Gdybym ucięła poniżej 1/4, ale powyżej 0, to byłoby tych rozwiązań 4. Dlatego nas interesuje, że mają być dokładnie 2. Czyli ja ucinam jak? Ucinam tak, żeby było powyżej 1/4, ale poniżej 9/4. Czyli ja muszę napisać, że to moje m minus 3/4 jest większe od 1/4, no bo wiesz, największe musimy się zastanowić, czy może być bądź równe. Bo jak ja utnę na 1/4, to tu mam kółko otwarte, tu kółko otwarte, ale w tych miejscach nam się przetnie, czyli może być bądź równe 1/4, ale mniejsze, i teraz zastanówmy, czy może być równe. Absolutnie być nie może równe, bo byłoby tylko jedno rozwiązanie, a poza tym byłoby to pi, a pi już tutaj było, prawda? Dlatego zapiszemy, że mniejsze po prostu od 9/4. No i teraz dodajmy obustronnie 3/4 i będziemy mieć tak, 1/4 dalej 3/4 to jest 1, mniejsze lub równe od m i to mniejsze od, tu będziemy mieć oczywiście 12/4, czyli 3, czyli z tego nam wychodzi przedział domknięty od 1 do trójki otwartej. I zastanówmy się, czy tu musimy dopisywać założenie, bo w poprzednim zadaniu pisaliśmy na początek założenie, ale widzimy w sumie, że od 1 do 3, no to wiadomo, że tu będzie liczba dodatnia, więc nie musimy się przejmować. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Czy to jest tylko jedyna możliwość, żeby się dwa razy moja linijka, ręka czy cokolwiek cięła z tym czerwonym wykresem? Otóż nie, bo jeszcze w tym miejscu, jeszcze na zerze, czyli musimy dopisać lub, nasze m minus 3/4 może być równe 0. Może być równe 0. I teraz jeżeli to m minus 3/4 będzie równe 0, prawda, to też mi się tu przetnie, czyli dwa razy. Czyli będę miała dwa rozwiązania. Czyli m będzie równe 3/4. No i zgadza się nam oczywiście, że jak podstawimy tutaj 3/4, no to będziemy mieć 0, ale przecież liczba podniesiona do kwadratu jak najbardziej 0 dać może, bo 0 do kwadratu daje 0, więc nie ma problemu. Czyli ostatecznie, gdybym miała zapisać, kiedy takie moje wyjściowe równanie trygonometryczne z parametrem ma trzy różne rozwiązania, kiedy? Gdy m należy do przedziału od 1 do 3, suma zbiór jednoelementowy 3/4. Zadanie bardzo trudne, ponieważ tutaj wykraczamy poza troszeczkę materiał szkoły średniej. Można by było pomyśleć, jak inaczej to zadanie zrobić, ale ja chciałam ten sposób, dlatego że troszkę chciałam też z tobą trudniejsze zadanie przeanalizować, a po drugie jest to szybki sposób. Jest to szybki sposób, tylko że no wymagający pewnej już takiej dojrzałości matematycznej, tak bym mogła to powiedzieć. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Mam nadzieję, że te zadania postarałam się wybrać różnorodne, bo nie każde zadanie będziemy robić rozwiąż równanie, tylko żeby każde zadanie coś wnosiło. To są bardzo ciekawe zadania i na równania trygonometryczne i w ogóle zadania z funkcjami trygonometrycznymi zwróć szczególną uwagę, bo widzisz, może być wykazywanie, może być zwykłe równanie do rozwiązania, może być jakiś zbiór wartości, miejsca zerowe, jakiejś funkcji, która jest powstała na bazie funkcji tej standardowej, sinus x, cosinus x, czy też tangens x, czy może być jakieś równanie z parametrem. Dlatego mam nadzieję, że te przykłady, które przeanalizowałam, pozwolą ci zrozumieć, opanować tą trygonometrię, a resztę musisz sobie już samodzielnie doćwiczyć. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, no i jak zwykle na kolejne spotkanie ze mną.